No, korzystając z chwili ostatniej ze słońcem, bo kręcenie loków chyba jednak będzie już po ciemku i przy zwykłym świetle. Tak wyglądają moje włosy, kiedy je podsuszę suszarką po prostu i reszta wyschnie sama. Także tak to wygląda. Włosy suszyłam wspominaną już wcześniej suszarką od Philipsa. Nadal ją bardzo lubię. Niestety jeszcze nie mogę wam powiedzieć, jak się sprawuje w dłuższym użytkowaniu, bo pożyczyłam ją znajomej z bardzo suchymi, bardzo kręconymi włosami i ona ją do tej pory testowała. A teraz czas na mnie. Jedną stronę wysuszę suszarką i pokażę wam, jak wymodelować na zwykłą szczotkę, a drugą stronę moim dzieckiem ukochanym, czyli rewlonową szczotką, suszarką obrotową. To tyle. Zaczynamy. I jeszcze jedna rzecz w kwestii wstępu. Moje włosy są bardzo podatne, w miarę gęste, ale bardzo zniszczone na końcach przez rozjaśnianie. Włosy mam obcięte, powiedzmy, w coś na kształt long boba, w sensie linia z przodu i z tyłu jest w miarę równa, minimalnie wydłużona do przodu. I mam obciętą grzywkę. Grzywkę obciętą tak, że jakby jest wycinana na środku i ładnie się rozkłada na boki, o ile ją tak wymodeluję. Zazwyczaj ją przerzucam na bok, żeby uzyskać takie większe tutaj odbicie. To w kwestii tylko tak, jak wam fryzjerzy tną włosy i robią przedziałek na środku, a wy prosicie od razu, że nie, na drugą stronę, bo nosicie inaczej, to warto zwrócić im uwagę na to, że nosicie na przykład przedziałek z jednej strony, ale pamiętajcie, że czasem w tym szaleństwie jest metoda. Pierwszą stronę będę suszyć szczotką i suszarką. Musiałam wyciszyć dźwięk, żebyście nie ogłuchły, ale cała zabawa polega na tym, żeby wyczesywać włosy od tyłu do przodu, wiewając włosy zgodnie z kierunkiem ciągnięcia jakby szczotką. Czyli zawsze idzie szczotka, a za nią idzie suszarka. Tak jak tutaj mniej więcej widzicie. Jest to dość żmudny proces, ale z pewnością pomoże Wam je trochę rozprostować. Taki jest efekt. Lekko spuszczone końce. Nie ma takiego błysku, ale są w miarę proste, wyglądają trochę lepiej. A teraz strona ze suszarką obrotową, właściwie z suszarką szczotką. Cały czas mylę tą nazwę, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Powolutku przeciągam i nawijam. Najpierw ciągniecie, potem nawijacie. Pamiętajcie, nie odwrotnie, bo inaczej będziecie sobie wkręcać włosy w szczotkę. Przegładzam do przodu i nakręcam. I staram się to wcale nie robić jakoś ostrożnie. Biorę wszystkie włosy, które mi się złapią w szczotkę. Z dłuższymi włosami może być troszkę problem, ale tam też po prostu dłuższy odcinek będziecie trzymać ją na prosto, a potem dopiero wykręcać, jak już będziecie poniżej linii twarzy. Jak widzicie, nie wyglądam może zbyt sexy, ale jest to naprawdę szybkie. Naprawdę. Ja jestem zadowolona, tu się śmiałam, że właściwie mogłabym już skończyć, ale jeszcze sobie doginam podspód, przody. To jest bardzo trudne do zrobienia, kiedy macie suszarkę i szczotkę zwykłą. Przy szczotce obrotowej, okrągłej jeszcze jesteście w stanie to zrobić, ale przy zwykłej już nie bardzo. I jeszcze sobie odginam grzywkę. Trzymam cały czas i bardzo powoli wyciągam, żeby sobie odwinąć je na zewnątrz. No i gotowe. Mega lubię ten efekt. Zobaczcie, no dużo bardziej te włosy są takie smukłe i błyszczące niż po drugiej stronie. Jakby są proste po tej stronie suszarki i płaskiej szczotki, ale nie są takie wygładzone. No, i tak wygląda rezultat. O ile do suszenia uwielbiam tą suszarkę, jest dużo szybsza, włosy są bardzo nawilżone. Tak, modelowanie na tą suszarkę i szczotkę zazwyczaj traktuję jako coś awaryjnego. Kiedy mam tylko jedną rzecz do wyboru, to po prostu i potrzebuję na przykład szybko wysuszyć włosy, to po prostu czeszę szczotką, czeszę i używam tego. Niestety końcówki nie są takie idealnie wyślizgane.
są czasem lekko rozczepieżone. Natomiast kiedy używam okrągłej szczotki, od razu widzicie, jest mi dużo łatwiej je podwinąć, ładnie wykręcić i trwa to naprawdę dużo, dużo krócej. W sensie samo modelowanie, bo tu muszę cały czas za szczotką prowadzić rękę z suszarką i to jest angażujące. Chciałam powiedzieć, że suszenie za pomocą szczotki, suszarki i szczotki jest trochę trudniejsze i jakbym ją zamieniła na okrągłą szczotkę, to byłoby jeszcze trudniejsze. Dlatego tak bardzo lubię tą suszarkę obrotową, znaczy nie obrotową, okrągłą suszarko-szczotkę. Po prostu ona mi skraca bardzo czas samego modelowania. Zazwyczaj po prostu czekam, chodzę chwilę w rozpuszczonych, wilgotnych włosach, najpierw odsączam ręcznikiem, a potem już tylko na szybko sobie wymodelowuję, żeby się pozbyć tych właśnie puszystości z moich włosów. No i to by było na tyle. Włosy mam wysuszone, jest godzina 18:15, live będzie za godzinę z hakiem, więc idealnie zdążą jeszcze do końca odparować i będą się nadawać do robienia loków. Idę coś zjeść, a wy szykujcie sprzęt i do zobaczenia za niecałe 2 godziny. Ale ciemno, ja nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać. Jakbym miała obsuwę z tymi lokami, to dajcie mi chwilę, bo muszę przearanżować moje domowe studio. Nie wzięłam lampy.